geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś 7 lipca 2022 roku premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił, że poda się do dymisji. Nastąpiło to po całej fali rezygnacji i buncie we, własnej, we własnym gabinecie. Ustąpiło ponad 50 ministrów, wiceministrów no, oczywiście bardzo duży kryzys polityczny, choć warto zauważyć, że w brytyjskim systemie politycznym nie istnieje taki mechanizm, który zmuszałby dzisiaj Borisa Johnsona do odejścia. Nie istnieje taki formalny żaden, żaden mechanizm, ale pamiętajmy, że brytyjski system polityczny rządzi się swoimi prawami jest oparty w dużej mierze na takich konwencjach grzecznościowych, zwyczajowych, na niepisanych zasadach, które nakazują, że aby premier dobrowolnie się wycofał, ustąpił ze stanowiska, jeśli traci zaufanie swojej, swojej partii. Johnson ogłosił jeszcze, że będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyłonienia swojego następcy, zatem jeszcze pewnie kilka miesięcy będzie zasiadał w fotelu premiera Wielkiej Brytanii. Zanim przedstawię Państwu kulisy rezygnacji brytyjskiego premiera, a także możliwe tło geopolityczne czy skutki geopolityczne, warto wspomnieć, że Boris Johnson pełni urząd premiera Wielkiej Brytanii od 24 lipca 2019 roku. Dzień wcześniej, 23 lipca, wybrano go na lidera partii konserwatywnej. Kiedy obejmował urząd, obiecywał, że doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Był taką jedną, można powiedzieć, z twarzy Brexitu. No i tutaj także obiecywał, że uratuje Wielką Brytanię przed różnego rodzaju sporami, przed wewnątrz politycznymi sfarami, które nastąpiły po referendum w sprawie Brexitu w 2016 Roku Pięć miesięcy później, Torysi pod jego przywództwem odnieśli historyczne zwycięstwo, bo tak trzeba to określić i to zwycięstwo w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Wygrali wtedy większością aż 80 miejsc. To no, największe zwycięstwo Torysów od 1987 roku mimo tak dużego poparcia mimo tak dużego sukcesu z czasem no, gabinet Borisa Johnsona zaczął tracić to poparcie wyszły na jaw chociażby nielegalne imprezy organizowane na Downing Street 10 w czasie kiedy w Wielkiej Brytanii obowiązywał twardy lockdown, ale oczywiście to nie jest główna przyczyna odejścia tego polityka mamy do czynienia z bardzo ciekawym mechanizmem który, który został uruchomiony tą falą tą falą rezygnacji w rządzie brytyjskim, ale oczywiście te rezygnacje nie wzięły się znikąd. Kiedy 5 lipca tego roku, dwa dni temu, minister zdrowia Sajid, Sajid Javid i kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosili, że utracili zaufanie, zaufanie do Borisa Johnsona i w związku z tym podali się do dymisji, no właściwie ta dymisja po dymisji nastąpiła, uruchomili całą lawinę właśnie odejść, całą lawinę odejść, odejść z gabinetu. Mimo tego Boris Johnson za, zapewniał i wyborców partii konserwatywnej i w ogóle społeczeństwo brytyjskie, że nie ustąpi ze stanowiska, ponieważ sytuacja obecnie i wewnętrzna i zewnętrzna Wielkiej Brytanii jest trudna. Wspomniał m.in. innymi wojnę na Ukrainie, uważał, że w tym także w tej sytuacji geopolitycznej byłoby ustępowanie premiera Wielkiej Brytanii, kraju tak zaangażowanego we wspieranie Ukrainy, również byłoby no, nieodpowiedzialne. Pozostaje zatem zadać pytanie, skąd wzięły się te lawinowe dymisje brytyjskich polityków. Czy było to pokłosie jakiejś afery korupcyjnej, jakiejś innej afery gospodarczej, czy też być może kryzysu w stosunkach międzynarodowych? Otóż nie, jest to wszystko pokłosie afery obyczajowej na szczytach brytyjskich władz. Afery z Christopherem Pincherem w roli głównej. Christopher Pincher to poseł partii konserwatywnej, który został oskarżony, uwaga, o molestowanie dwóch mężczyzn. Kiedy przyznał się do tego, jak to się określa w brytyjskich mediach, niewłaściwego zachowania seksualnego, ujawniono kolejne przypadki, kiedy miał molestować swoich partyjnych kolegów. Po kilku dniach, kiedy premier Boris Johnson zaprzeczał, że nie wiedział nic o tym, w końcu przyznał się, przyznał się o tym, że wiedział o tych oskarżeniach, a mimo to mianował Pinchera na istotne stanowisko w partii konserwatywnej, jakim jest stanowisko, funkcja tzw. WIP-a, czyli posła, którego zadaniem jest utrzymywanie dyscypliny partyjnej wśród kolegów podczas różnego rodzaju głosowań. Ten kryzys wizerunkowy ostatnich dni, oczywiście kryzys ewidentny, ale biorąc pod uwagę jego. Jego wymiar. No, z punktu widzenia takich państw jak Polska czy Ukraina, no, nie wskazywało, że będzie to skutkowało rezygnacją premiera, zwłaszcza, w, no, można powiedzieć, w epicentrum wydarzeń geostrategicznych w Europie, w Europie Wschodniej. Zresztą Johnson to polityk, polityk wytrawny, polityk, który po raz pierwszy został członkiem Izby Gmin w 2001 roku. W 2008 roku był, został wybrany na burmistrza Londynu, w 2016 roku został. Stał powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Ten urząd w pierwszym gabinecie Teresy May pełnił przez dwa lata, a wcześniej, jeszcze przed polityką, był dziennikarzem takich tytułów jak Spectator czy Daily Telegraph. Zatem człowiek niezwykle doświadczony życiowo, zawodowo, politycznie i mogłoby się wydawać, że poradzi sobie z tego typu właśnie skandalem. Johnson jednak nie dał rady sobie poradzić z tym kryzysem i to każe zadawać pytania o podstawy. Funkcjonowania takich systemów politycznych jak systemu brytyjskiego, ale także innych systemów zachodnich, bardzo silnie osadzonych na takiej, no ja bym nazwał antykulturze politycznej poprawności, na tak zwanej w cudzysłowie kulturze wykluczenia, cancel culture i wszystkich innych kwestii, które sprawy obyczajowe bardzo mocno. Politycyzują, upolityczniają, które podnoszą do rangi absolutnie topowych tematów kwestie, kwestie, właśnie szeroko pojęte, obyczajowe. To jest charakterystyczne dla sporej części zachodnich demokracji, no ale w zderzeniu z twardą rzeczywistością, z rzeczywistością geopolityczną, no także każą zadawać pytanie o wiarygodność takich państw jak Wielka Brytania. Kiedy Boris Johnson bardzo mocno zaczął wspierać Ukrainę, kiedy mówił, że nie ustąpi z uwagi na trudną sytuację i gospodarczą, chodzi o tę wysoką inflację w Wielkiej Brytanii, no ale także sytuację właśnie związaną z wojną na Ukrainie, wiele osób brało to za dobrą monetę, że Wielka Brytania jest poważnym partnerem, że skoro zaangażował, że Sam Johnson tak mocno zaangażował się we wspieranie Ukrainy, to jednak zachowa swoje stanowisko. No, przypomnę taki epizod tej wojny na Ukrainie, kiedy Premier Wielkiej Brytanii, właśnie obecny jeszcze został przyjęty w szeregi stowarzyszenia Kozaków w Czernichowie. Wtedy nadano mu kozackie imię Borys Czupryna. Mówiono, że to jest dowód uznania za zasługi Johnsona na rzecz Ukrainy. Ta sytuacja miała miejsce w początku czerwca. No jak się okazuje, jeden skandal obyczajowy doprowadził do, do końca, przynajmniej na razie kariery Johnsona jako premiera. Osobiście nie zdziwię się, jeśli w Polsce pojawią się głosy, że na dymisję Johnsona miał wpływ na przykład wywiad rosyjski albo wywiad chiński. Pojawią się takie oskarżenia, że to wszystko wina Putina. No ale z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w XXI wieku państwo o ambicjach mocarstwowych traci rząd, traci premiera w wyniku przysłowiowej afery. Rozporkowej. No, jest to mało poważne z, z punktu widzenia wiarygodności takich państw jak Wielka Brytania na arenie międzynarodowej i w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, także tego bezpieczeństwa na tzw. Tak wschodniej flance NATO, warto mieć to na uwadze. Tym bardziej, że sytuacja i w samym NATO, i w samej Unii Europejskiej wcale nie jest taka jednoznaczna, jak można byłoby się. Jak można byłoby się spodziewać, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą i przewidywany kryzys energetyczny, a także pogłębianie się recesji gospodarczej, wzrost inflacji w większości państw Unii Europejskiej, no można spodziewać się tego, że społeczeństwa będą coraz mniej skłonne do wspierania Ukrainy. Kiedy sięgniemy po najnowszy sondaż, w którym 47% Niemców uważa, że Ukraina powinna być gotowa do ustępstw i zrzeczenia się części terytorium w negocjacjach z Rosją, widzimy w jak ważnym momencie historycznym jesteśmy i w jak ważnym momencie historycznym Boris Johnson ustępuje z powodu no, afery obyczajowej. Daję to Państwu pod rozwagę. Dziękuję Państwu za uwagę.